W zeszłym tygodniu było o tym, czego nie robić, kiedy budujemy biznes coachingowy i szczególnie kiedy próbujemy pozyskać pierwszych klientów. A dzisiaj obiecany odcinek o tym, co robić, żeby zacząć pozyskiwać klientów w fajnych miejscach, nie denerwując nikogo, nie narzucając się nikomu i czując się dobrze na ten temat. Witam Cię na blogu Prosperu Jako Coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. Ostatni post z zeszłego tygodnia, który był troszkę pod włosy i troszkę zaczepny, wzbudził zainteresowanie i wywołał wiele komentarzy dotyczących tego, że no tak, my tak robimy czasami, no bo nie wiemy gdzie i nie umiemy, i tak zaczynamy właśnie w niefortunny sposób, i tak dalej. I tak jak obiecałam, dzisiaj będzie o tym, co robić. Po pierwsze, ja w swoich programach i w ogóle w swojej praktyce dzielę coachów na dwie grupy, tak naprawdę. Tych takich bardzo, bardzo zaczynających, którzy dopiero pokończyli szkołę albo kończą szkoły i muszą sobie zdobyć pierwsze doświadczenie, pierwszych klientów, po to, żeby się po prostu wypróbować, zdobyć doświadczenie, osadzić, trochę zobaczyć, z kim z i kim, jakim się pracuje. A druga grupa to są coachowie, którzy już to zrobili, przeprowadzili kilka czy kilkanaście takich pełnych procesów, które Pokazały im, kim są jako coachowie, i już teraz są gotowi na zupełnie inne działania. Dlaczego dzielę ich na dwie grupy? Dlatego, że inne podejście i inne działania marketingowe są potrzebne w pierwszym przypadku i inne w drugim przypadku. W pierwszym przypadku, i zajmijmy się właśnie tym pierwszym przypadkiem dzisiaj, czyli coachami, którzy dopiero zaczynają, potrzebują zdobyć pierwszych klientów. Często to może być pro bono, lub za pieniądze już, albo za jakieś nawet niskie stawki, ale chodzi nam tutaj o zdobycie doświadczenia. Co robić? Najlepszym marketingiem, tak naprawdę, który zdobywa nam tych pierwszych, pamiętajmy, pięciu czy dziesięciu klientów, to jest marketing tak zwany środowiskowy, gdzie prosimy o skorzystanie z naszego coachingu i zapraszamy na to naszych znajomych. Znajomych, znajomych, jeżeli nie chcemy bezpośrednio ze znajomymi pracować, yy, rodzina, yy, koleżanki z pracy, z byłej pracy i tak dalej, i tak dalej. Czyli korzystamy z sieci znajomych, którą już mamy, zaufanie, które już mamy zbudowane i stamtąd pozyskujemy pierwszych klientów. Ale również możemy wyjść na zewnątrz. I drugą strategią marketingową jest taki networking, czy to prowadzony na żywo. Udając się na przykład na różne eventy, na różne wydarzenia, gdzie ludzie zainteresowani naszym coachingiem mogą przebywać, przedstawianie się jako coach, mówienie o tym, co robimy, w jaki sposób pracujemy i zdobywanie klientów w ten sposób. Ale również w tej drugiej strategii możliwy jest networking online, czyli właśnie korzystanie z grup. Na Facebooku, korzystanie z mediów społecznościowych, aby pokazać się tam z naszą propozycją coachingu czy propozycją yy, wstępnej konsultacji bezpłatnej w odpowiednich miejscach. I o tym w szczególności dzisiaj, ponieważ w ostatnim odcinku bloga bardzo rozmawialiśmy o tym, czego nie robić w tych mediach społecznościowych, to dzisiaj będzie o tym. Zanim do tego przejdę, to chcę nadmienić jedną rzecz, że zanim wyjdziesz na rynek, to musisz się trochę przygotować trzeba poświęcić trochę czasu i trochę pomyślunku yy, aby określić się jako coach niekoniecznie jeszcze wybierając specjalizację kiedy nie jesteś na to gotowy ale stworzyć sobie komunikację stworzyć sobie taki komunikat który jasno wyjaśnia komu w czym i jak pomagasz nie nie jest to proste nie, nie jest to łatwe i nie przychodzi na wstrzyknięcie palca, i na, to, na tym trzeba troszeczkę popracować. Chodzi o to, żeby nie wychodzić z komunikatem, tak, jestem coachem, pomagam wszystkim we wszystkim i proszę do mnie, ja tutaj absolutnie każdemu pomogę. Trzeba zastanowić się, komu możesz pomóc, komu nie możesz pomóc. Nawet jak jeszcze nie masz specjalizacji wybieranej, to jakiś kierunek już możesz sobie wyznaczyć, czy to będą kobiety, czy mężczyźni, w jakim wieku, z jakimi obszarami do pracy, z jakimi nie, prawda? I stworzyć komunikat na miarę tego swojego wstępnego etapu, który w jasny, prosty sposób powie ludziom, którzy nie mają do czynienia z coachingiem na co dzień, od czego ty jesteś coachem, czego się po coachu mogą spodziewać, w czym im pomagasz i w jaki sposób to robisz. Ja mam dosyć wiele postów na ten temat i prowadziłam bardzo wiele webinarów na ten temat, właśnie jak to określać, jak tą grupę docelową nawet tą wstępną wybierać, także tutaj nie będziemy na ten temat poświęcali dużo czasu i zapraszam Cię do tego, żeby po prostu poszukać tych postów na moim blogu. No to teraz wróćmy do tego, jak te grupy wybierać Facebookowe czy inne w ogóle w mediach społecznościowych, jak się odnaleźć. Zrobimy to na, 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 na przykładzie Facebooka, bo najprościej. Jeżeli masz wybraną jakąś tam już grupę docelową, czy to będą kobiety, czy mamy, czy kobiety w około powiedzmy 30 czy tam 50 roku życia, i tak dalej, czy menadżerowie, wejdź na media społecznościowe i poszukaj grup, używając odpowiednich haseł, odpowiednich keywordów, tak zwanych, które mogą odpowiadać Twojej grupie docelowej. Sprawdź sobie, wypisz sobie te grupy, po, pooznaczaj, dołącz do nich. I zanim zaczniesz tam wkładać swoje posty, to przede wszystkim zapoznaj się z kontentem tej grupy, o czym tam się mówi, jak, jak ta grupa jest żywa. Czyli bo jest bardzo wiele grup, które istnieją, bo istnieją, ale tam się za wiele nie dzieje. Więc zobacz, na ile ona jest żywa. Od kiedy są te ostatnie posty? Zobacz. Ile osób należy do tej grupy? Zobacz, jak często są tam postowane rzeczy. Kto je tam umieszcza administrator tylko głównie, czy też ludzie, którzy do tej grupy należą? Jak, wyglądają, jak wygląda dyskusja pod tymi postami? Złap troszeczkę energię tej grupy, zanim zaczniesz tam od razu z automatu sypać postami, czyli strzelać na ślepo. Zobacz, jaki jest regulamin tej grupy. Czy administrator życzy sobie pewne tematy, czy nie życzy sobie, to jest jego grupa, ma prawo mieć swój regulamin i ty musisz się do niego dostosować po prostu, żeby nie być spamerką, prawda? Sprawdź, jak dyskusje wyglądają, sprawdź też, czy ogłaszają się tam inni coachowie, czy konsultanci, czy mentorzy, z jakim postami, jak wygląda dyskusja pod takim postami i tak dalej. Być może dobrym sposobem w niektórych grupach będzie niekoniecznie od razu umieszczanie posta: Hej, jestem Kasia i jestem coachem i mogę ci pomóc w tym i w tym, i proszę zapisz się na gratisową konsultację. Tylko najpierw wzięcie udziału w dyskusjach, które są pod postami. Jeżeli tam są dyskusje takie na dobrym poziomie, takie, w których chcesz wziąć udział, to możesz pom pomóc komuś, możesz w poście umieścić, wiesz co, z takimi właśnie ludźmi, jak Ty pracujesz i pracujesz, jeżeli chcesz, możesz przyjść do mnie na wstępną konsultację. Ja jestem początkującym coachem i yy, też potrzebuję zdobyć doświadczenia, możemy porozmawiać. Taka uczciwa, fajna komunikacja, prawda? Możesz najpierw z kimś porozmawiać na jakiś temat yy, pod postem, zanim zaproponujesz mu tą wstępną sesję, czyli wyczuwaj tą dynamikę, wyczuwaj. To jest tak, jakbyś nie podeszła do nikogo na ulicy i powiedziała: Cześć, jestem gosia, jestem coachem, czy ty potrzebujesz mojej pomocy? Bo na pewno tak, i tutaj, proszę bardzo. Więc to samo przenosimy na te grupy, na media społecznościowe i z taktem, z wyczuciem, z umiarem zachowujemy się tam po prostu tak, jak na spotkaniu networkingowym. Tak, zajmuje to więcej czasu. Tak, jest to bardziej pracochłonne. Tak, trzeba się na tym skupić, ale tutaj masz dużo większe szanse na rzeczywiście stworzenie jakiejś relacji na tyle, aby można było z tego skorzystać, prawda? I jedna. I druga strona. To, co, o czym mówię tutaj, kwestii korzystania z mediów społecznościowych, tak naprawdę to samo polecam ci wtedy, kiedy udasz się fizycznie na różnego rodzaju warsztaty, eventy, spotkania rodzinne, spotkania koleżeńskie, gdzie ten networking jest prowadzony czyli mówienie o tym, co robisz, czym się zajmujesz ewentualne zaproszenie kogoś do współpracy jakiejś to też z taktem, z wyczuciem, tak jak ja często zresztą uczę w swoim kursie wystartu jako coach, że przedstaw się, powiedz tak, jestem coachem i na przykład pracuję z osobami, które od lat są nękane projektami ważnymi, życiowymi, których nie mogą skończyć. Pomagam im się za nie zabrać, pokonać przeszkody, które im to uniemożliwiają, i w końcu na przykład napisać tą magisterkę czy ten doktorat. Czy nauczyć się tego hiszpańskiego czy cokolwiek, prawda? To jest tylko przykład, oczywiście. Ale po takim komunikacie, to jest o zobacz, krótko, nie opowiadasz. Za długo to jest krótko, to jest jedno zdanie albo dwa, zamilknij. Zamilknij. I poczekaj, czy będą pytania. Poczekaj, czy jest zainteresowanie. Jeżeli nie, to nie strzelamy dalej kolejnymi nabojami. Bo ja wiesz, ja to tak robię, bo wiesz, bo ludzie nie mają pewności siebie, bo wiesz, i tak dalej. Zamilknij, poczekaj, czy jest zainteresowanie. Jeżeli nie ma, nie kontynuuj. Jeżeli jest, ktoś ci zada pytanie, odpowiesz. W ten sposób tworzy się ta komunikacja. My często zapominamy o tym, chociaż są to podstawy komunikacji, ale my często i ja sama jestem też tego winna na początku też, strzelałam nerwowo. Zapominamy o tym właśnie ze strachu, właśnie z takiej nerwowości, z nieumiejętności i yy, czujemy, myślimy, że im więcej powiemy, tym lepiej. Komunikacja musi być dwustronna. Pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Mam nadzieję, że tym, jak na mnie, bardzo długim postem dzisiejszym, troszeczkę pomogę Ci w tym, żeby zacząć, żeby wyjść w fajny sposób, taki integralny sposób, taki sposób, że nikogo nie męczysz i sam się nie męczysz, prawda? Z kolei inne strategie marketingowe są potrzebne coachom, którzy już rozpoczęli, mają te pierwsze sesje za sobą, y, pierwsze procesy, bo na tego typu tam ogłaszaniach się na grupie czy na, na marketingu społecznościowym zajedziesz kawałek drogi. Ale zbudowanie biznesu, no to już się trzeba wtedy zająć systemem marketingowym i mieć narzędzia marketingowe i tak dalej, prawda? Mówię o tym dlatego, żeby y, nie sprzedać iluzji. Coachom, którzy już budują biznesy coachingowe, a nie dopiero pozyskują pierwszą praktykę, iluzji takiej, że na mediach społecznościowych, gdzieś tam robią same posty i tak dalej, i na networkingu, i na marketingu środowiskowym zbudują całą stabilną praktykę, bo tego się raczej nie da zrobić. Do tego trzeba już dodatkowych narzędzi.